Hej, cześć, siemanko, z tej strony Psycho. Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Cyberpunk 2077. Dzisiaj odcineczek bez kamerki, moi drodzy, ze względu na to, że zadałem wam pytanie jakiś czas temu i nie do końca wiem, czy już podjęliście jakąś tam decyzję odnośnie tego, czy kamerka zostaje, czy wręcz przeciwnie. Więc wstępnie nagrywam to wieczorami, więc myślę, że jeśli parę odcineczków wleci bez kamerki, to nic strasznego nam się prawda nie stanie. Więc zostaniemy póki co przy filmach bez kamerki. Coś chciałem mądrego zrobić. Dobrze, otwórz ekwipunek i załóż górną, dolną część ubrania. Zupełnie ją sprawdź pocztę. Takie mamy zadania, tak? Mogę sobie to otworzyć? Oczywiście, że mogę. Schowek. Mamy w schowku dodatkowe rzeczy, t-shirty, szkoły wilka, katany, maczety, pałki, stolety, inne tety. Kongu, generacja druga, koniczny, więc możemy sobie go już tutaj odłożyć. Tak naprawdę i nóż chyba też mamy ikoniczny. Nechach. Rzut gwarantuje wywołanie krwawienia, a przy trafieniu krytykowany przeciwnik bawił już wcześniej po zranieniu przez Satori. Nechan wywołał u niego ciężki krwotok. Krwotoku wrogów regeneruje twoje zdrowie. To jest zajebiste. Ale idę w noże, więc w tym momencie takie rzeczy są mi dość potrzebne. Jeśli chodzi o coś, to jakaś pompa może, jakiś pistolecik, ale coś sobie dobierzemy na pewno. Chaos. Dying Light, okej. Okay. Dobrze. Tak też zrobimy. Jakoś się ubierzemy. Już się ubierzemy. Tu garderoba, okej. Okay. Czyli to będzie chyba samouczek tej garderoby, jak zawsze. Baseballówka, może być. Brak. Czy my nie mamy całego zestawu? Czekajcie. Nie mamy chyba, bo to jest... Myślałem, że mogę ten garnitur sobie odpalić, ale... Chyba niekoniecznie. Dobra, to ja się jakoś ładnie ubiorę, dajcie mi chwilę. Mówi Takemura. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tom's Diner. Dlaczego miałbym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Tom's Diner, czekam. Okej. Okay. Przebrałem się fajnie, elegancko. Zrobiłem te poboczniaczki. Wyglądamy, można powiedzieć, tak? Nie wygląd V? Mogę? Ej, kolor brody bym sobie zmienił. Kolor brwi, broda, te brody, kolor brody. Zmienimy ten taki sam jak... Może być. A, chuj, zjebałem, tak? A, nie zapisałem tego. Możesz Boże, no. Dobra, przestań się przeglądać, gościu. Zmień jeszcze raz. Kolor brody. Ataki. To będzie ten. Zapisz, potwierdź, dziękuję. Trochę red. Usturówkę mamy czerwono-czarną, więc... Więc zostajemy przy stylówce. Mamy jeszcze rzeczy do odblokowania, moi drodzy. Co mi się wysłało? Samochód jak majtki, nie można by... Jednak trochę... Dobra, jakaś kumulacja, kurwa. Tak. Tak, nie życzymy miłego dnia. Dobrze. Lepsza broń. Tak. Chcę jeszcze skoczyć do jednego pana. Stary, gdzie moja bryka? Dobra, ale... Zostajemy z zestawem. Nóż, pistolet. Bo to będzie nasz główny taki... W kolejności tak naprawdę... powolnej. Ale mamy postać. Wreszcie mamy 3 punkty atrybutu. I tutaj zaczynają się schody, prawda? Nie do końca wiem, w co iść. Chcę sobie... Trafienie krytyczne. Robimy raz.
Zdolności techniczne wiem, że się przydadzą. 3 punkty mam. Gdy szybko się porusza, strzela zostać możliwe również w ślizgu, spięcie i przycisk. Dobra, dobra. Opuszczanie pojazdu. Wpiewanie, wspinanie, okej, okay, to może być spoko. Okej, okay. Refleks, dobra. Zdolności techniczne. Tutaj mamy. Czyście zdrowia uzyskiwanego dzięki przedmiotom ładunkowym przedmiotu leczącego. Dobrze, tam poładowanie pierwszego zużycia tego ładunku przedmiotu, to też chyba warto mieć. Poładowanie przedmiotów leczących granatów. O kurde. Rzepów. Panowanie. Czas składania zyskuje, szybkość poruszania. Ja takie podstawowe to warto by chyba było rzucić, nie? I w sensie mieć, nie? Lel. Biorę. Watchdogsy trochę. I budowa ciała. W trakcie sprintu. Prowadzę każdego przeciwnika w pobliżu. W procencie zdrowia. Do tego akurat nie mam. No i to jest ten moment, w którym ja nie wiem, w co mam się zdecydować, szczerze. No dobra, pójdźmy w to. 0 punkt. Mamy. Mamy to w jakimś stopniu. Mamy też masę stafu na sprzedaż. Więc chciałbym pójść, gdzie mogę to spylić. A tutaj. Mogę sprzedać ten złom. A więc tak, to idzie, to idzie, to idzie, to idzie, to idzie, to idzie. Naprawdę to idzie tutaj, można powiedzieć, że jest mi potrzebne. W takie właśnie bitki na blisko szedł nie będę tutaj. To sprzedaję rupiecie. Czy jajko też sprzedaję? Naprawdę jajko teraz jest już nieprzydatne? Nie dało jajko. To miałem tu gdzieś jajko. Przybyły, dobra, mniejsza. Co jeszcze możemy sprzedać? Dopalacz. To mogę sprzedać. Poruszanie się. Alkohole w sensie. Chcę sprzedać, bo są mi niepotrzebne. A to też jakieś grosze, prawda? To nie. Takie rzeczy wiem, że powinienem robić między odcinkami, ale. Ale jestem tutaj z wami, więc. O, siemano, ziomek. Braindance'ami. Okej, okay, fajnie go przyczaili. A, zostałem już dobrze. Oczy zajebane. Mamy 15 koła, możemy oddać Starowi chyba, nie? Otwieraj! Bary, wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. To jest questik. Odwalcie się ode mnie. Nie pierdol, tylko otwieraj! Przyszliśmy prywatnie, jako kumple z pracy. Dawno się nie odzywałeś. Martwimy się. Właśnie słyszę. Dajcie mi spokój! Mendes, ale z ciebie tępy buc. Masz coś do mnie? To nie ja zamykam się w domu i zgrywam atencyjną kurwę. Stracił przyjaciela. Dziwisz mu się? Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idź se dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Mendes, czekaj! To jego sąsiad! Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy. Z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Gliniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. No jasne, że tak. Mogę już teraz? Mogę. Hej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak.
Spróbuję później. Dobra, teraz go męczyli, więc na razie to tak, olewamy. To jest ten moment, w którym nigdy nie pamiętam, jak się bić z tym botem, ale przechodziłem już tyle razy tą grę, że... A, nie mogę już się napierdalać z tym botem? Wiesz, to zrobiłem kiedyś? O, już nie pamiętałem. Nie no, może akurat... To nie jest dobry pomysł, okej. Okay. Mogę wyjąć pięści? Mogę wyjąć pięści, to czemu się nie biłem? Dobra, no mniejsza to. Okej, okay, dobra. Walki nam się przydadzą, z tego co pamiętam. Warto zrobić pięści goryla, aby wygrywać walki bokserskie, które też będziemy się bawić. To raczej oczywiste, że będziemy się bawić zadania poboczne. Być może wiadomo, jakieś live'y, moi drodzy, więc to nie będzie nic strasznego. Nie będziemy musieli katować tego na odcinkach, prawda? No, więc to będzie, myślę, o wiele lepsza opcja na się live. Związki Rajna do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Weldon. Kurczę, daleko jeszcze? Holt ogłosił też, że będzie kandydował na burmistrza w najbliższych budowach. Okej, okay, chyba już. Jesteśmy... Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Okej. Okay. Nie chcesz, to nie. Dobra, miasto póki co żyje, tak? Póki co żyje. Mogę sobie coś kupić? Port RS Geld. Dobrze, że jest i ta kura. Kart. Co to jest? I tego nie było. To kurwa pobiło. Dobra, pojęcia nie mam. Z tego co pamiętam, to ta fura jest pojebana troszeczkę. Czemu chcesz ze mną walczyć? Co jest, kurwa? Tego nie było kiedyś. Jakiś randomowy gang mnie chce napierdalać, tak? No dobra, no to spróbujmy się obronić w takim razie. Kurwa, macie, ja wszystko sam mam robić! O-o. Ziomeczku. Dobra. Pierdalaj. Masz na łeb. I co? Uła. Ale czemu w ogóle oni mnie atakują? To mnie zastanawia. A, X. Bo warto iść w te przedmioty leczące przy okazji. To są ci łowcy, którzy nas tak chcą zjeść. Czy którzy nas chcą zjeść? Że nas chcą zabić, co ja pierdolę, że zjeść. Weź się pierdol na chwilę. Dziękuję. Ty jesteś, gościu? Trafiłem cię, no trudno się mówi. Ale teraz cię chyba trafiłem. Bo i nie, dobra, Boże. Ale czemu chcieli mnie zabić? Nie kumam tego, dobra, ale no złom to złom, prawda? Do pewności. Co to za chłopie? Ty, tego nie było kiedyś, naprawdę tego nie było kiedyś. Komponenty. Ty jesteś też tutaj fajny, bo masz komponenty. Na pewności. O, ten jeszcze sobie żył, no dobra, ale nie ma tak dobrze, albo... Wiecie... Co to są za jakieś markery w ogóle dziwne? Metro, megablok... A, szybka podróż, dobra. Oddam ci Dobra, mamy już trochę tego siana, żeby mu oddać, tak? Dobra, schowajmy broń. Nie ma co biegać tą bronią tutaj niepotrzebnie. Jeżeli zostaniemy przy pistoletach i nożu, naprawdę. No dobra. Żyliśmy to, nie wiem kto to był, ale okej, okay, pojebana akcja trochę. Siadaj. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o Biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego.
i nadal potrzebuję. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego poszedł na ci Parker? Sypia z Yurino Boarasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, gdzie jest Parker. Dlaczego uważasz, że może pomóc ci usunąć biochip? Stoi za nią któraś z korporacji. Zadajesz strasznie dużo pytań. Bo jesteś interesującym rozmówcą. To dla odmiany ty powiedz coś ciekawego. Mam zamiar ukarać Yorinobu Arasakę za morderstwo, które popełnił. Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo. I jestem ścigany. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywasz kłamstw? Nie ma opcji. Tak. W takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą Relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Hanako-sama, o aitekete koei desu. Kochira koso. Teraz, Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś? Takemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem. Teraz nadszedł czas na Night City. Bądź gotowy i szykuj się na najlepsze. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł.
nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Elman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Ekstrakcja? Która korporacja go wyciągnęła? Moim zdaniem działał sam. To skrupulatny człowiek. Potrafi zatrzeć za sobą ślady. Nie wiesz, dokąd uciekł? Nie wiem. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Wzięła cię za korposa? Nie. Za zabójcę Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z rąk. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Niby dlaczego mam ci pomagać? Nie ufam ci. A ja tobie. Na szczęście zaufanie nie jest nam do niczego potrzebne. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. A no, nie ma żadnych. Póki co. Fajne powiedzenie. Jesteś duchem zeszłych świąt. Tak. Murał widzę, ale... Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałem, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Chodzi o Tomek z... To jest jakiegoś już do wynajęcia.
Dzięki, sprawdzę to. Judy Alvarez, możemy zadzwonić, tak? No to dzwonimy do Judy Alvarez. Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Okej, dobra. Mamy tu jakąś opcję. No, dajcie mi chwilkę na szybkie cięcie. Dobra. Szybkie cięcie było. Jest, okej. Spotkaj się z Judy. No ja bardzo chętnie na razie skontaktowałbym się z panem Wiktorem. Puszczę po prostu. O! Ja do niego dobiegnę wystarczająco szybko. 100 metrów, nie tak daleko. Dobra. Dodać siano i od razu zobaczyć, czy jestem w stanie zainwestować w jakieś nowe wszczepy. O, to pokazał jakieś dane były. Czy coś tutaj zabiłem? To może nie będę z wami chodził w jakikolwiek konflikt w tym momencie, jest to głupie. I nikomu niepotrzebne. Słyszałem, że właśnie jest zmienione jakby działanie policji. To może być to robinę fajne i niefajne. Dobra. No dzięki. Mama Wiktor. Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie jej miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Zająłeś się ciałem Jackiego? Myślałem, że wiesz. Cholera, jednak byłeś nieprzytomny, gdy o tym mówiłem. O co chodzi? Arasaka przejęła zwłoki Jackiego, zanim zdążyłem się nimi zająć. Co? Gdzie je zabrali? Nie wiem. Leżałem twarzą do ziemi z rękami na karku. Próbowałem się czegoś dowiedzieć, ale wiesz, jak to jest z korpusami. Skurwysyny. Mam kilka pytań związanych z Chipem i Silverhandem. Nie jestem ekspertem, ale spróbuję odpowiedzieć. Jak to możliwe, że widzę Silverhanda? Biochip służy do komunikacji z konstruktami, więc właściwie robi to, co do niego należy. Czyli to zasługa Arasaki. Jesteś najbardziej pechowym beneficjentem programu Secure Your Soul. Johnny próbował mnie zabić. Kurwa. Co mogę zrobić, żeby w przyszłości mu przeszkodzić? Dopóki sam nie oddasz mu kontroli nad ciałem, za wiele nie wskóra. Ale to będzie się zmieniało z biegiem czasu. I co wtedy? Nie możesz dopuścić, żeby nastąpiło wtedy. Znajdź sposób na pozbycie się Silverhanda. Dlaczego przeżywam wspomnienia żonego? Macie teraz wspólny mózg. On ma dostęp do twoich zmysłów i części wspomnień. Ty masz dostęp do części jego pamięci. Z biegiem czasu przestaniesz zauważać różnicę. Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić. Zatrzymaj je póki co. Tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabieraj ich ze sobą do grobu, Wiktor. Bierz.
I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciel? Myślałem o wymianie cybernetyki. Może coś nowego? Rozejrzyj się. Dobra. Interesuje mnie... coś. Ulepsz do generacji 10. Co? Tu jakieś... rzeczy się mi... pierdole, kurwa, lepszyne jakieś... Ty mi to 8000, tak? 8000. Kurwa, macie, no to nieźle. Dobra, ręce. Potrzebuję... uzupełnia z tego magazynku broni sprawia, że następny strzał uwalnia wyładowanie elektromagnetycznego. Włączę smart, to wiem. Jest jeden odrzutu broni dystansowy. Ale zaraz. Ulepsz tu generację 10. To jaką tu? Za dolara? Większa szansa na rykoszetowanie. Aha, dobrze, w takim sensie. Tylko że ramiona. Ostrza goryla. 15 tysięcy potrzebuję. Niedużo mi brakuje, tak tam. Żeby na przykład coś ulepszyć, co to robi? Obrażenie do eksplozji, ulepsz. 17 zadaniem drogą. Dobra. To. Później nie ukrycia. Dobra, czyli to takie, co tak sympatyczne coś takiego. A zdrowia, wytrzymanie z 20. A jeden to sobie zróbmy. Zobaczymy, jak wygląda. To robi, dobra, nic z tym. No okej. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i jakby symboliczne. W takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinieneś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. Okej. Okay. Jak wiadomo, cyberpunk to jedna wielka gadanina. Tak naprawdę, jeśli dobrze by się wkręcić. Więc ja wam dziękuję za uwagę. Sorki, że były tylko dialogi, ale wiecie, te częściwa były. To już widzimy się już w następnym, w którym być może będzie odrobinę więcej walki. Tak go pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Pa.